Zdrowia, szczególnie dla normalnych. No, dam wam dobrą radę na Wall Street, na giełdę. Jak zrobić $1 000 000? No, żeby zrobić $1 000 000, no to trzeba zainwestować 10 milionów. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No to tak śmiesznie jest. Niektórzy mówią, jak zrobić milion, to trzeba wsadzić 10 milionów. Drudzy dla odmiany mówią, że żeby zarobić, to trzeba kupić tanio i sprzedać drogo. No, sprawy oczywiste są. Można się pośmiać, ale prawda jest taka, że jednak w Ameryce ta giełda coś daje, tak? Coś daje, skacze do góry, skacze do dołu. Teraz będę mówił o takiej sytuacji, kiedy skacze do dołu. Jest taka firma Vertex Pharmaceuticals, czyli farmaceutyczna firma Vertex. No i jej giełda, wartość giełdowa spadła 20%. 20%, czyli 14 miliardów. 14 miliardów, czyli to znaczy, że wartość była $70 miliardów. 70 miliardów dolarów. To są nieprawdopodobne liczby. Skąd się ta firma wzięła? No, ta firma wzięła się za cystic fibrosis. Cystic fibrosis, no to po polsku to się nazywa muskowiscydoza. Muskowiscydoza albo tak zwane zwłóknienie torbielowate. No nie jest to tak dużo ludzi chorujących. Na świecie jest 70 tysięcy, w Ameryce jest 30 tysięcy. No i na 30 tysięcy wartość firmy, która ma jakieś te leczenie, to jest warte 70 miliardów. Czyli powiedzmy 30 tysięcy razy 1000, to by było 30 milionów. Razy następny 1000, to by było 30 miliardów. Czyli każdy chory człowiek w Ameryce warty jest według wartości tej z giełdowej 2 miliony dolarów. No to jest sporo. No ciekawe to jest, że w Ameryce jest 30 tysięcy ludzi chorych z tymi, na świecie 70 milionów. No ale może tam nie wszyscy sprawdzają. 60 lat temu ludzie, no dzieci w zasadzie chore na cystic fibrosis, na te zwłóknienie torbielowate, no to nie dożywali przedszkola, tam pierwszej, drugiej klasy. Teraz średnia życia, no to jest 41 lat. No i to giełda, tak, to jest giełda. No ale to nie była ta przyczyna, to były te pieniądze, które ten Vertex Pharmaceuticals zaczął robić. No i giełda reaguje. Co było powodem spadnięcia tej akcji? No w środę powiedzieli, że ich takie badania dotyczące jednego z tych lekarstw, które było pod nazwą VX, czyli ten Vertex 814, przeszedł do fazy drugiej, no i w tej fazie drugiej, no to miał leczyć ten tak zwany alpha-1 antitrypsin deficiency, czyli niewydolność alpha-1 antitrypsyny. No są to sprawy związane również z płucami, no i cały ten Ministerstwo Zdrowia, ten Federal Drug Administration, czyli Federalne Ministerstwo Lekarstw. Oni muszą napisać, cały ten Vertex musi napisać takie raporty. No i tam się okazało, że ma to leczyć wątrobę, no ale troszeczkę no niszczy wątrobę. Także powiedzieli, że miało leczyć, a niby nie leczy, zatruwa i tak dalej. No i dlatego ten cały spadek giełdy spadło to wszystko. No i w tym roku w zasadzie wycięło całe te zyski w 2020 roku. No ale też
patrząc na ostatnie 5 lat, to wszystko wzrosło, wartość wzrosła 140% w porównaniu przez 5 lat jakieś inne biotechniczne kompanie, które zyskały powiedzmy 36, no to 130%, teraz padło 20, no to tak też niezłe zyski. To był potężny spadek, no to ten niewydajność tej antytrypsyny miała zarobić dużo pieniędzy, no i inwestorzy i fachowcy właśnie pompowali pieniądze w tą firmę. Cała ta dyrekcja, wszyscy ci ludzie tam pracujący, no pracuje 2,5 tysiąca ludzi, no to jest sporo. Cała ta niewydolność antytrypsyny, no to na świecie choruje 3,5 miliona ludzi. No to jest dosyć sporo, tak? 3,5 miliona ludzi. W Stanach Zjednoczonych jest około 100 tysięcy. W Europie jest też około 100 tysięcy, czyli jak się policzy te pieniądze, gdzie to wszystko pospadało, no to w Ameryce jest 700 tysięcy na pacjenta. Podobnie w Europie około 700 tysięcy na pacjenta, no a na świecie wygląda tylko, że to jest ten spadek 20 tysięcy. No ale to właśnie to, co chcę powiedzieć, że Ameryka, dlaczego przoduje w tych wynalazkach czy w laboratoriach badawczo-rozwojowych czy ośrodkach badawczo-rozwojowych, że oni inwestują. No, oni zainwestowali w te badanie tej choroby płuc, z włóknienia torbielowatego, no i to im wyszło, no i zarabiali. Ostatnie te dochody w 2020 roku, no to wzrosły 50% do 6 miliardów. To są potężne pieniądze właśnie z tych zwłóknienia torbielowatego. No i wszyscy liczyli na ten VX-814, czyli ta niewydajność antytrypsyny, że w 2022 roku będzie sprzedaż 100 milionów, a w 2024 roku już będzie 600 milionów sprzedaży. Także to wszystko podniecali ten cały rynek. No, firma na pewno nie ma tych 70 miliardów. No, jak to działa, to jest to, że zawsze jest jakiś, przedstawiają te akcje, no to banki w sumie kupują, to jest te tak zwane IPO, no i oni kupują, dają jakąś tam cenę, no i później ludzie spekulują, cena tam wzrośnie, no tak jak w tym wypadku wzrosła 140% przez, czyli ponad się podwoiła przez 5 lat, a firma dostaje te swoje oryginalne parę miliardów i z tego żyje. Także że cała ta spekulacja na giełdzie, no to nie ma nic wspólnego z firmą, no ale firma dostaje pieniądze na dobry początek. No jeszcze Vertex, oni jeszcze kombinują, czy tam prowadzą inny kierunek, czy lekarstwo, które jest VX-864, który jest troszeczkę inaczej, poszedł w jakimś innym kierunku, sprzedaż osiągnąć też około 200 milionów, no bo jeszcze ma tą fazę drugą, która wygląda na to, że jest bardziej pozytywna, także że możliwe, że coś z tego wyjdzie. No, Hindusi przejmują też stery w tej firmie, no bo przyszedł w kwietniu, to przyszedł Reshma Kewalmarani, no i wysiudał Jeffreya Leydena, no on jeszcze tam poszedł do tyłu, jest tam w zarządzie i tak dalej, no ale następują zmiany, wszyscy w tej firmie przymierzają się do tego, żeby jeszcze bardziej inwestować w te
badania w laboratoria badawczo-rozwojowe i tak dalej. No jest to spora forsa, dlatego między innymi mówią, że w Ameryce to lecznictwo jest takie drogie. No ale to lecznictwo jest takie drogie, no bo właśnie tego rodzaju lekarstwa część wychodzi, część nie wychodzi, ale ludzie są skłonni inwestować w wielu krajach na świecie. Po prostu nikt się nie bierze za jakieś takie choroby, które nie przynoszą dochodu. Tutaj ta spekulacja powoduje to, że no jest to jakiś tam dochód, czasami udany, czasami nieudany, ale jednak ekonomicznie to się im udaje. No wielu firmom się udaje. Inwestorzy prywatnie właśnie ścigają, czy biegają za takimi inwestycjami, które dają im te pieniądze. No, akcje tego Vertexu, no to były jedne z najlepszych akcji przez ostatnie lata, no bo wszyscy właśnie byli podnieceni tym zwłóknieniem torbielowatym. Te lekarstwa pomogły dramatycznie właśnie w przedłużaniu życia ludzkiego. No i to nie było to już wyrokiem śmierci, jak powiedzmy 60 lat. No ale tak jak mówię, no jest to dobre, czy jest to niedobre. Jedni ludzie mówią, że to jest niemożliwe, żeby aspiryna w szpitalu w Ameryce, jak pielęgniarka przyniesie, no to kosztuje tam $150, czy lekarz przychodzi 5 minut, popatrzy na pacjenta i ubezpieczalnia jest obciążana na $500. No takie są fakty, no ale jednak pod względem lekarstw no są jakieś postępy. Porównując do innych krajów, inne kraje, czy państwowo, czy prywatnie, no nie inwestują tak, nie inwestują, nie odkrywają, nie znajdują i tak dalej, i tak dalej. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo, polecasz, dziękuję jeszcze bardziej, nie subskrybujesz, dziękuję serdecznie, zapraszam, tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek, dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku. No i rozmowa na koniec. 3 listopada są wybory, także nie głosuj na socjalistów, nie głosuj na komunistów, głosuj na republikanów, głosuj na konserwatystów, Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No Biden też się przymierza właśnie do zlikwidowania tego rodzaju, no jedni mogą powiedzieć spekulacji, tak, no ale ktoś, kto kupował te akcje, no to zarobił, no i dostał kopa w tyłek, tak. W innych wypadkach inwestował w firmę, która znalazła te lekarstwa na zwłóknienie torbielowate, no i mu się zwróciło. W wielu krajach nie ma tej możliwości, tej spekulacji. No spekulacja niby można powiedzieć, że jest negatywna, tak? No ale też można powiedzieć, że jest pozytywna. No, ktoś, kto ryzykuje, no to zarobi. Ktoś, kto ryzykuje, może też stracić. No, każdy ma prawo do ryzyka, tak? Nie wszyscy chcą ryzykować. No i dlatego nie ma postępu w niektórych krajach, w niektórych dziedzinach, no w niektórych w przemyśle medycznym czy farmaceutycznym, no wiele krajów po prostu nie robi postępu, no bo tam nie widzi forsy, no tak, także to wyjaśnia, no ta forsa, która wchodzi z możliwością nieprawdopodobnego zarobienia, ale też nieprawdopodobnego stracenia, to ci, którzy nie chcą ani dużo, nie dadzą nikomu dużo zarobić, ale też nie chcą dużo stracić, no to nie ma. Nie ma wynalazków, nie ma odkryć, nie ma poprawiania i tak dalej. Zdrowia! Do następnego zdemonetyzowanego filmiku.